Zapraszam dziś na łazanki z kiszoną kapustą i boczkiem. Kiszoną kapustę drobno posiekaj. Następnie przełóż do garnka. Zalej wodą, tak aby była przykryta. Dodaj liść laurowy i ziele angielskie. Gotuj do miękkości około 40 minut. Ugotowaną kapustę odcedź. Wędzony boczek pokrój w kostkę. Cebulę drobno posiekaj. Do dużego garnka wrzuć pokrojony boczek i wytop z niego tłuszcz. Następnie dodaj cebulę i wszystko podsmaż około 5 minut. Do boczku i cebuli dodaj ugotowaną kapustę, wszystko wymieszaj i duś około 10 minut. Całość dopraw solą i pieprzem. Makaron ugotuj według przepisu na opakowaniu. Odcedź. Ugotowany makaron dodaj do boczku cebuli i kapusty. Wszystko połącz, zdejmij z ognia i podaj. Smacznego!